Witam Państwa bardzo serdecznie na trzeciej sesji naszej konferencji, która nosi tytuł Wiejska Gospodarka. Autorzy referatów, bohaterowie tej sesji są tutaj przed Państwem. Tabliczki są wystawione i wszyscy wiemy, kto będzie dzisiaj na tej sesji mówił. Ja na szczęście nie muszę teraz na początku witać ministrów, prezesów, posłów, chyba że przyszłych. Bo na ogół ci ministrowie to na początku tak trochę posiedzą i idą w swoje, że tak powiem, urzędy. No tak, no oczywiście ze stratą dla nich, bo gdyby posłuchali do końca, to myślę, że z tego by mogli wyciągnąć wiele interesujących wniosków. Także to jest niewątpliwie no taka ważna refleksja nie tylko tej konferencji, ale wielu innych. Ja jestem zresztą zachwycony wszystkimi dotychczasowymi wystąpieniami i to jest znakomity pomysł, żeby zrobić tak zróżnicowaną sesję, która mówi o międzypokoleniowej, to znaczy są różne spojrzenia na te same sprawy, właśnie na sprawy wsi, rolnictwa, struktury, przekształceń i tak dalej. To są także różne spojrzenia ze względu na dyscypliny, które my reprezentujemy. Chciałem Państwu powiedzieć, że wczoraj byłem na konferencji w Olsztynie, którą profesor Jerzy Hausner głównie organizował i dotyczyła relacji wieś-miasto. I między innymi tam bardzo ważną sprawą było określenie, czym jest teraz miasto i czym jest teraz wieś. To wcale nie jest takie proste, żeby określić. Wszyscy wiemy, ja tu powoływałem się na także wypowiedź pani profesor Halamskiej o tej ewolucji pojęcia wiejskości i tak dalej. I pamiętacie Państwo, że tradycyjnie wieś była kojarzona z rolnictwem, z gospodarstwami rolnymi i tak dalej. Teraz to byłoby bardzo błędne. I podałem jako taki paradoks pojęciowy, że jeśli uznać, że jednostka, która ma bardzo dużo gospodarstw rolnych, to jest wieś, to by się okazało, że największą wsią w Polsce jest miasto stołeczne Warszawa. Bo na terenie, z tego co pamiętam, to mogło się zmienić, ale taki jeden kiedyś ze współpracowników pokazał mi dokładne dane. W Warszawie było zarejestrowanych wtedy 27 tysięcy gospodarstw. To proszę znaleźć w Polsce taką wieś, gdzie jest 27 tysięcy gospodarstw. Także to. Ale teraz świetnie rozumiem, dlaczego nasza pani dyrektor, profesor Monika Stany na tamtegorocznej konferencji, czy po konferencji na przyjęciu, które było wydane, zaprosiła kapelę ze wsi Warszawa, którą Państwo zresztą mogliście widzieć. To tyle wstępu takiego niezbyt merytorycznego, ale pokazującego złożoność czasami sprawy. Proszę Państwa, w każdej sesji jest tak zwany referat prowadzący, taki o szczególnym znaczeniu. Na poprzednich dwóch sesjach też takie były, wysłuchaliście ich Państwo i bardzo się cieszę, że pan profesor Janusz Kaliński, znakomity historyk gospodarczy, no, należący do pokolenia, moim zdaniem, takich najlepszych historyków gospodarczych, jakich znałem w swojej karierze, zgodził się wygłosić dzisiaj referat. To, proszę Państwa, tytuł tego referatu, który zaproponował profesor, jest Reformy i zmiany instytucjonalne w rolnictwie Polski Ludowej. Oczywiście to jest ważna część tego dziedzictwa, który jest tu zarysowane i z przyjemnością wysłuchamy, zwłaszcza że problematyka instytucjonalna jest mi bardzo, bardzo bliska. Panie profesorze, zapraszam. Ten mikrofon chyba też działa. Dziękuję bardzo.
Chciałem podziękować panu profesorowi za te słowa pod moim adresem, oczywiście niezasłużone, ale jednocześnie powiedzieć, że pan profesor no, sporo ryzykował zapraszając mnie na sesję, no bo ja jestem takim historykiem gospodarczym, tutaj są specjaliści z tej problematyki wiejskiej. No a poza tym czas taki, prawda, jesteście państwo po referacie kulinarnym i po uczcie kulinarnej. Tak więc czas dla prezentacji nie jest najlepszy, no ale będę się starał. Pan profesor wspomniał, że mój referat dotyczy rolnictwa Polski Ludowej, ale właśnie pan profesor Wilkin prosił, żeby włączyć takie wątki poprzedzające nieco tę problematykę chronologicznie i wejść troszeczkę w transformację. I to uczyniłem, ale generalnie będę tutaj akcentował kwestie reform i zmian instytucjonalnych w rolnictwie Polski Ludowej. To, co działo się w latach Polski Ludowej, można uznać, że była to w pewnym sensie ciągłość tych zdarzeń, jakie miały miejsce w rolnictwie już gdzieś z pewnością od 1864 roku, od czasów uwłaszczenia. To była ciągłość z tymi zmianami, które następowały w okresie między wojnami. No oczywiście transformacja to była próba kolejnego wyjścia z tych problemów rolnictwa, szczególnie w sensie dostosowania rolnictwa polskiego do gospodarki rynkowej, a to takie niedostosowanie, ono szczególnie silnie narosło w latach Polski Ludowej. W okresie międzywojennym generalnie politycy powszechnie dostrzegali trudne problemy ekonomiczne i społeczne wsi, a zwłaszcza wykluczenie podstawowej części chłopstwa z systemu gospodarki rynkowej. W ich przekonaniu polityków zasadniczym kierunkiem polityki agrarnej miała być skuteczna reforma rolna. No i ostatecznie w 1925 roku po kilku przymiarkach ta reforma została zainaugurowana. I do 1939 roku rozparcelowano prawie 3 miliony hektarów gruntów, a ziemia trafiła głównie w ręce chłopów małorolnych, średniorolnych. Parcelacja umożliwiła utworzenie ponad 140 tysięcy nowych gospodarstw i powiększenie około 500 000 gospodarstw istniejących, czyli to były stosunkowo niewielkie osiągnięcia. Stąd też oceny skutków reformy rolnej w II Rzeczpospolitej nie są jednoznaczne. Ekonomiści rolni zgodni są, że wprawdzie spowodowała ona pewne zmniejszenie głodu ziemi wśród chłopstwa, ale nie poprawiła struktury obszarowej należących do nich gospodarstw. Szczególnie uciążliwe dla wsi było rosnące przeludnienie agrarne i reforma, której celem między innymi było zatrzymanie właśnie czy ograniczenie przeludnienia agrarnego, okazała się nieskuteczna. Oczywiście tutaj wiemy, że sprawa przeludnienia to jest kwestia także industrializacji, zwiększenia ilości miejsc pracy w miastach. Ale jeśli popatrzymy na okres międzywojenny, to przeludnienie agrarne wzrosło z 4,5 miliona do ponad 5 milionów w 1938 roku. Innym wielkim problemem była nieopłacalność produkcji w gospodarstwach małorolnych. W latach II wojny światowej, tutaj ta problematyka wojny chyba na konferencji mało się pojawia, ale warto zwrócić uwagę na to, że okupant hitlerowski był zainteresowany zwiększeniem produkcji żywności i surowców rolniczych i podjął akcję komasacji i racjonalizacji rolnictwa chłopskiego. Oczywiście to przebiegało w dosyć przykrych dla polskich chłopów warunkach. Jednocześnie okupant zahamował realizowaną reformę rolną, czyli zachował parcelację własności obszarniczej. Majątki ziemskie przeszły na własność pod zarząd niemiecki i zgodnie z planami hitlerowskimi nigdy nie miały wrócić do prawowitych właścicieli. Decyzja okupanta radzieckiego utorowała drogę do utworzenia na kresach wschodnich gospodarstw państwowych, sowchozów i spółdzielczych kołchozów. Przetrwały one do niemieckiego ataku na Związek Radziecki w 1941 roku. Okres II wojny światowej to jest też okres, który zaowocował pracami koncepcyjnymi nad unowocześnieniem polskiego rolnictwa i to było związane z poszczególnymi orientacjami politycznymi. Zapowiadane przemiany w strukturze rolnictwa wiązano z koniecznością rozwiązania problemów gospodarczych i społecznych nabrzmiałych II Rzeczypospolitej. Realizacja
tych właśnie koncepcji. Ona ograniczyła się do realizacji koncepcji komunistycznych i to znalazło się w zapowiedziach Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i manifest PKWN-u powołał Fundusz Ziemi, który objął właśnie grunty należące do zdrajców narodu, ale przede wszystkim gospodarstwa obszarnicze o powierzchni ponad 50 hektarów na terenach zachodnich Polski międzywojennej, w zasadzie o powierzchni ponad 100 hektarów. Grunty funduszu postanowiono rozdzielić między drobnych chłopów, dzierżawców i robotników rolnych celem utworzenia nowych gospodarstw lub upełnorolnienia istniejących zgodnie z normą 5 hektarów użytków rolnych średniej jakości dla średniolicznej rodziny. Realizacja reformy na ziemiach wchodzących w skład państwa polskiego przed 1939 rokiem spowodowała utworzenie około 350 tysięcy gospodarstw oraz powiększenie ponad 250 tysięcy. Przeciętny obszar gospodarstw nowych wyniósł 5,5 hektara, a tych parceli powiększających niecałe 2 hektary. Na ziemiach zachodnich, na ziemiach tak zwanych odzyskanych wówczas, w ramach osadnictwa rolnego utworzono prawie 500 tysięcy gospodarstw o przeciętnej powierzchni bliskim 8 hektarów. Łącznie na całym terytorium kraju rozparcelowano ponad 6 milionów hektarów gruntów między 1 i 1,1 miliona rodzin. Analiza struktury obszarowej gospodarstw chłopskich w latach 38 i 49 nie daje podstaw do często spotykanej w literaturze nazbyt optymistycznej oceny wpływu reformy rolnej na strukturę agrarną. Spełniła ona zadanie w zakresie parcelacji największych gospodarstw, przy czym w sukurs jej przyszło pozostanie poza granicami Polski tych latyfundiów kresowych. Zdaniem Juliana Poniatowskiego błędem było ograniczenie parcelacji do 6 milionów hektarów, gdy można było przeznaczyć na ten cel jeszcze 3 miliony hektarów przekazanych majątkom państwowym oraz pozostawionych w ramach Funduszu Ziemi. Według jego opinii ziemia ta powinna zasilić istniejące gospodarstwa celem dalszego powiększenia ich areału, co dałoby lepsze efekty strukturalne niż tworzenie nowych, niesamodzielnych gospodarstw. W tym sposobie parcelacji Poniatowski i niektórzy inni ekonomiści dopatrywali się nie bez racji kroków przygotowawczych do socjalizacji rolnictwa. Natomiast utrzymanie ponad 60% udziału gospodarstw karłowatych i małorolnych oznaczało zgodę na niską towarowość polskiego rolnictwa i ekstensywny jego rozwój w oparciu o rezerwy siły roboczej na wsi. Władze komunistyczne radykalną poprawę sytuacji w rolnictwie uzależniały od dalszych, zgodnych z ich pryncypiami ustrojowymi, zmian własnościowych oraz skierowania nadwyżek siły roboczej do miast. Charakter i rezultaty powojennej reformy rolnej do dzisiaj są obszarem zainteresowań i zróżnicowanych ocen badaczy. Szereg pozytywnych skutków reformy rolnej identyfikuje Roman Sobiecki, wskazując na jej rolę w aktywizacji ekonomicznej chłopstwa. Z kolei Robert Jastrzębski artykułuje polityczny i nieodwracalny charakter decyzji podjętych wobec wsi w 1944 roku. Polityka rolna prowadzona od 1944 roku wyrażała bieżącą taktykę i odbiegała od docelowego programu agrarnego komunistów. Do jego realizacji przystąpiła rządząca PPR w 1948 roku poprzez zwyciężenie oporu części kierownictwa partii skupionej wokół Władysława Gomułki, który odsuwał zmiany ustrojowe w rolnictwie do czasu stworzenia odpowiednich warunków ekonomicznych i technicznych. Istotny wpływ na zmianę polityki miało stanowisko powstałego w 1947 roku Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych, takiej nowej międzynarodówki, które wezwało do likwidacji w krajach bloku wschodniego pozostałości kapitalizmu, w tym gospodarki drobnotowarowej na wsi, na drodze uspółdzielczenia. Ten proces forsownej kolektywizacji w pierwszej połowie lat 50. sprawił, że powstało ponad 9 tysięcy rolniczych spółdzielni produkcyjnych, dysponujących blisko 2 milionami gruntów, ale stanowiło to zaledwie 8% użytków rolnych. Efektywność gospodarowania spółdzielni produkcyjnych odbiegała od uzyskiwanej przez chłopów, gdyż produkcja spółdzielnia w 1955 roku w przeliczeniu na 1 hektar użytków rolnych była o 14% niższa. Społeczno-ekonomiczne przyczyny niepowodzenia kolektywizacji wsi tkwiły przede wszystkim w fakcie jej narzucenia przez władze komunistyczne. Brak zainteresowania chłopstwa w gospodarowaniu zespołowym szedł w parze z niedostatecznym zasilaniem spółdzielni produkcyjnych w kredyty i środki rzeczowe.
Podobne trudności przeżywały powołane w 1949 roku Państwowe Gospodarstwa Rolne. Przed nimi postawiono zadanie stworzenia bazy zaopatrzeniowej w żywność rosnącej w wyniku industrializacji ludności miast. Do 1955 roku powstało ponad 6 tysięcy gospodarstw obejmujących obszar 3 miliony hektarów, a to było 12% użytków rolnych. Mimo opieki ze strony władz partyjnych i państwowych PGR-y notowały słabe wyniki gospodarcze, a osiągane przez nie plony były niższe od uzyskiwanych w gospodarce chłopskiej, co świadczyło o ekstensywnym kierunku rozwoju gospodarstw państwowych. Tymczasem od 1949 roku trwał proces ograniczania i eliminacji własności indywidualnej w rolnictwie, połączony z dyskryminacją w zakresie zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej, materiały budowlane oraz dotkliwą polityką fiskalną. Szczególnie odczuła tę politykę bogatsza część chłopstwa, pogardliwie nazywana kułactwem. W efekcie już w 1951 roku nastąpiło załamanie produkcji w gospodarstwach chłopskich, a jej poziom z 1950 roku nie został odbudowany do 1955 roku. Negatywną konsekwencją polityki socjalizacji i wypierania bogatszych chłopów było pogorszenie struktury obszarowej gospodarstw indywidualnych. W 1954 roku ponad 59% gospodarstw chłopskich nie przekraczało 5 hektarów areału. Istniało tylko nieco ponad 29 tysięcy gospodarstw indywidualnych powyżej 20 hektarów obszaru, potencjalnie mogących prowadzić intensywną gospodarkę. W praktyce wobec problemów zaopatrzeniowych, organizacyjnych, możliwościami takimi mogła się legitymować znacznie mniejsza grupa gospodarstw, co stanowiło podstawowe źródło załamania produkcji rolnej w pierwszej połowie dekady lat 50. Jej konsekwencją było wprowadzenie obowiązkowych dostaw produktów rolnych jako podstawy zaopatrzenia przemysłu i tak zwanej bonowej reglamentacji spożycia żywności. Wydarzenia polityczne 56 roku, zwane Polskim Październikiem, wywołane w decydującej mierze problemami aprowizacyjnymi, zrewidowały dotychczasową linię postępowania władz wobec rolnictwa, szczególnie w odniesieniu do kolektywizacji. Wystąpili przeciwko niej nie tylko chłopi, ale również część ekonomistów i polityków. Jednocześnie pojawiła się istna gorączka likwidacyjna. W końcu 1956 roku liczba spółdzielni nie przekraczała 16% stanu notowanego w grudniu roku poprzedniego. Wymuszony program zmian w rolnictwie przygotowany został w styczniu 1957 roku przez władze PZPR i Sojuszniczego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Program pod popularną nazwą Nowej Polityki Rolnej zapowiadał swobodny rozwój gospodarstw indywidualnych oparty na różnorodnych formach wzajemnej pomocy. Dla organizowania wspólnego gospodarowania wybrano formułę wcześniej zlikwidowanych kółek rolniczych. Nowa polityka rolna pozytywnie wpłynęła na postawy chłopów wobec indywidualnego gospodarowania. Wzrosły nadzieje na rzeczywistą akceptację przez władze gospodarstw rodzinnych. Z ufnością przyjęto na wsi ograniczenie w 1957 roku obowiązkowych dostaw, podwyżkę cen skupu i zmniejszenie obciążeń fiskalnych. Wzrosły kredyty dla rolników, a prawo do korzystania z nich uzyskali bogaci chłopi posiadający więcej niż 12 hektarów ziemi. Rozwiązanie większości spółdzielni produkcyjnych, restytucja gospodarstw rodzinnych i wzmożony obrót ziemią znalazły odbicie w strukturze obszarowej gospodarstw indywidualnych. Wzrósł odsetek gospodarstw większych, 10-20 hektarów, w wyniku przejmowania gruntów z funduszu ziemi, zakupu ziemi od rodzin migrujących do miast, jak i rewindykacji gospodarstw bezpodstawnie przejętych przez państwo. Ważnym efektem tej nowej polityki był natychmiastowy wzrost produkcji. W 1958 roku osiągnęła ona najwyższy po wojnie poziom zarówno w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych, jak i na jednego mieszkańca. Gospodarstwa rodzinne dowiodły swojej żywotności i ukrytych możliwości, które w bardziej sprzyjających warunkach mogły być wyzyskane dla dobra gospodarki żywnościowej. Natomiast udział gospodarstw socjalizowanych w ogólnej powierzchni użytków rolnych obniżył się z 23% w 1955 roku do 13% w 1960 roku i był to jeden z najbardziej spektakularnych i długotrwałych skutków zwrotów polityki agrarnej w drugiej połowie lat 50. Renesans gospodarki chłopskiej, zwłaszcza większych gospodarstw, część kierownictwa PZPR, a także przywódcy partii komunistycznych Europy Wschodniej oceniali jako nieuzasadnione dopuszczenie do kapitalistycznego rozwoju rolnictwa w Polsce. Dlatego niejako dla równowagi w polityce agrarnej po 1958 roku ponownie pojawiło się hasło poparcia dla spółdzielczości produkcyjnej.
Jednak odstąpiono od koncepcji kolektywizacji bezpośredniej na rzecz pośredniej socjalizacji rolnictwa, polegającej na rozwoju różnych form wspólnego gospodarowania, stopniowo prowadzącego do tak zwanego uspołecznienia rolnictwa. W opinii władz sposobem na przysposobienie chłopów do zespołowego działania były kółka rolnicze i wiejska spółdzielczość zaopatrzenia i zbytu. Zwalczano idealizowanie gospodarstw rodzinnych i przeciwstawiano się tworzeniu dużych gospodarstw indywidualnych. Przed biedotą wiejską otwarto perspektywę wejścia do spółdzielni produkcyjnych lub uzyskania statusu chłopa robotnika. Dla sfinansowania inwestycji modernizacyjnych w rolnictwie powołano w 1959 roku Fundusz Rozwoju Rolnictwa, pochodzący z różnicy cen płaconych w skupie wolnorynkowym i obowiązkowym. Dysponowały nim kółka rolnicze, przeznaczając środki funduszu na cele służące umacnianiu gospodarowania zespołowego. Komuniści nie ukrywali, że chodzi im także o zwiększenie roli sektora państwowego w rolnictwie. W tym celu przygotowane zostały projekty ustaw o scalaniu i wymianie gruntów, o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych i o rentach dla rolników przekazujących nieruchomości rolne na własność państwa. Przyjęcie ustaw oznaczało rozpoczęcie akcji legalnego zagarniania ziemi chłopskiej na rzecz gospodarstw państwowych. Powiększeniu areału gospodarstw socjalizowanych nie towarzyszył postęp w dziedzinie intensyfikacji produkcji. Te duże obszarowe gospodarstwa użytkowały w 70 roku nieco ponad 15% gruntów ornych, a ich udział w produkcji globalnej rolnictwa sięgał 14%. Ogólne rozmiary produkcji rolniczej zależały od pracy rozdrobnionych i niedostatecznie wyposażonych w środki inwestycyjne i wytwórcze gospodarstw rodzinnych. W warunkach pogłębiającego się niedoboru żywności władze zdecydowały się na silną podwyżkę cen w grudniu 70 roku, co stało się detonatorem nowego wybuchu społecznego, a w konsekwencji upadku gomułkowskiej ekipy rządzącej. Gierkowska pogrudniowa polityka rolna deklarowała stworzenie warunków dla wzrostu produkcji we wszystkich gospodarstwach z preferencjami dla sektora zsocjalizowanego. Systematycznie przejmował on zasoby Funduszu Ziemi, których przyrost pochodził głównie z przekazywanych gruntów prywatnych za rentę lub spłaty pieniężne. Jednocześnie kierownictwo PZPR podkreślało konieczność ekonomicznego wiązania chłopstwa z państwem przy wykorzystaniu różnych form spółdzielczości i systemu powszechnej kontraktacji. Pojawiło się szereg działań na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej rolników indywidualnych. Z dniem 1 stycznia 1972 roku zniesiono niepopularne na wsi i negatywnie oddziaływujące na intensywność produkcji obowiązkowe dostawy produktów rolnych po zaniżonych cenach. Akt ten rozszerzył elementy rynku w wymianie między miastem i wsią oraz stworzył lepsze warunki egzystencji dla większych gospodarstw rodzinnych. Znowelizowano przepisy regulujące stosunki własnościowe w rolnictwie indywidualnym, ułatwiając powiększenie gospodarstwa, ale wiążąc prawo do posiadania gruntów z odpowiednimi kwalifikacjami oraz dotychczasową pracą na roli. Ważną rolę w procesie zmian w rolnictwie indywidualnym odegrała ustawa z 1977 roku o powszechnym systemie ubezpieczeń emerytalnych dla rolników. Ustawa wiązała świadczenia emerytalne z przekazaniem ziemi następcom lub państwu. Powszechnie ocenia się, że funkcja socjalna tych przepisów miała znaczenie marginalne, a ich głównym celem był wzrost produkcji, dalsza socjalizacja rolnictwa. Udział gospodarstw chłopskich w ogólnej powierzchni użytków rolnych zmniejszył się z 75% w 70 roku do 70% w roku 75. Uszczuplenie własności prywatnej władze zapisały na konto swoich sukcesów w socjalizacji rolnictwa, co zbiegło się z podniesieniem jego wytwórczości. Zawdzięczono go wysokim nakładom inwestycyjnym, powiększeniu obszaru gruntów oraz skierowaniu do sektora publicznego masowo importowanych pasz. Przejściowa poprawa sytuacji rolnictwa powodowała samozadowolenie i skłonność władz do dalszego forsowania przekształceń ustrojowych. W rezultacie w całej dekadzie gierkowskiej gospodarstwa państwowe zwiększyły obszar użytków rolnych o 22%, a areał spółdzielni produkcyjnych wzrósł ponad trzykrotnie. Odbyło się to kosztem gospodarstw rodzinnych, które utraciły blisko 1,5 miliona hektarów użytków rolnych, głównie w wyniku oddawania ziemi państwu przez drobne gospodarstwa. W końcu lat 70. w rolnictwie indywidualnym do szczególnie trudnych problemów zaliczano wzrost udziału gospodarstw bez następców, szybkie starzenie się populacji chłopskiej oraz rosnący udział gospodarstw rolnych użytkowanych przez emerytów i rencistów.
Produkcja globalna rolnictwa w latach 70-80 wzrosła tylko o niecałe 3%, walnie przyczyniając się do zjawisk kryzysowych końca dekady. Malejąca intensywność gospodarowania w rolnictwie stwarzała trudne problemy dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Świadczyło o tym przekształcenie się Polski w latach 70. w importera netto żywności. Początek lat 80. przyniósł szereg deklaracji władz dotyczących nowych, trwałych zasad polityki agrarnej, w tym poparcia dla gospodarstw rodzinnych. Wkrótce, nie bez presji społecznej wyrażanej przez Rolniczą Solidarność, przyniosły one korzystne dla wsi regulacje prawne. Uchylono restrykcyjną ustawę z lat 70. o uregulowaniu własności gospodarstw i podjęto działania na rzecz liberalizacji polityki gruntowej, znosząc limity obszarowe oraz utrudnienia w dziedziczeniu ziemi oraz wprowadzono dogodniejsze przepisy w odniesieniu do emerytur. PGR-y objęte zostały zasadami reformy gospodarczej wprowadzającej samodzielność przedsiębiorstw państwowych znanej pod hasłem 3S. Posunięcia w sferze prawnej zaowocowały zwiększeniem przejmowania gruntów Funduszu Ziemi przez chłopów. W dekadzie lat 80. udział gospodarstw rodzinnych w całkowitej powierzchni użytków rolnych zwiększył się z 74% do 76%. Jednocześnie postępowała polaryzacja gospodarstw chłopskich na tle ich zróżnicowanej sytuacji ekonomicznej. Bogatsze rodziny były w stanie powiększyć należące do nich gruntu, często kosztem chłopów małorolnych. Mimo przejawów liberalizacji polityki wobec chłopstwa nasilały się elementy jego zależności ekonomicznej od państwa, szczególnie w sferze zaopatrzenia w środki do produkcji i zbytu płodów. Jerzy Wilkin, analizując zachowania gospodarstw indywidualnych, zwracał uwagę na zjawisko wtopienia gospodarki chłopskiej w gospodarkę socjalistyczną. Maria Halamska twierdziła, że pod koniec lat 80. gospodarka chłopska była w symbiozie z socjalistyczną gospodarką niedoboru. A Stefan Małecki-Tepik pisał o szczególnej umowie społecznej między chłopstwem a państwem. W całym rolnictwie utrzymywały się trzy różne w swoim charakterze gospodarki. Nadmiernie skomasowanych gospodarstw państwowych, posiadających w miarę racjonalną strukturę agrarną gospodarstw spółdzielczych i kółek rolniczych oraz niezwykle rozdrobnionych gospodarstw indywidualnych. Rolnictwo, jak i cała polska gospodarka, z trudem podnosiło się z kryzysu przełomu lat 70. i 80. Tymczasem w dekadzie lat 80. zmniejszył się udział rolnictwa w ogólnych nakładach inwestycyjnych kierowanych na rozwój gospodarczy kraju. Chronicznie niedostateczne było krajowe zaopatrzenie w środki do produkcji rolnej, a restrykcje Zachodu o wprowadzeniu stanu wojennego zmniejszyły import na potrzeby rolnictwa. Produkcja rolnicza w przeliczeniu na jednego mieszkańca była w 80. roku w wielu przypadkach mniejsza niż w 1980 roku. A wobec ograniczeń importowych obniżyło się zaopatrzenie żywności. Szczególnym przejawem jej niedostatku było powszechne zaopatrzenie ludności. Zainaugurowane w 1989 roku demokratyczne przemiany polityczne i radykalna reforma gospodarcza postawiły przed polityką agrarną złożone zadanie podniesienia wytwórczości i dostosowania rolnictwa do warunków gospodarki rynkowej. Zadanie było niesłychanie trudne i obok działań ekonomicznych wymagało pomyślnego rozwiązania skomplikowanych kwestii strukturalnych i społecznych. Podstawowym celem transformacji, którą datuję na lata 90-2004, były zmiany własnościowe i racjonalizacja struktury agrarnej rolnictwa polskiego. Przekształcenie spółdzielni produkcyjnych miało charakter formalny, gdyż zgodnie z prawem stały się one częścią sektora prywatnego. Natomiast niezmiernie skomplikowane okazało się sprywatyzowanie nieefektywnych gospodarstw państwowych. Na przeszkodzie stał niedostatek kapitału krajowego oraz małe zainteresowanie załóg PGR-ów nabyciem często zadłużonych przedsiębiorstw. Ich podział na mniejsze gospodarstwa utrudniał brak infrastruktury, głównie w postaci odpowiednich zabudowań gospodarczych. W rezultacie w 2005 roku jeszcze ponad 4% użytków rolnych znajdowało się we władaniu publicznym. Do 2004 roku do zasobu własności rolnej Skarbu Państwa włączono blisko 5 milionów hektarów gruntów, głównie zlikwidowanych gospodarstw państwowych. Rozdysponowano jednak niecałe 2 miliony gruntów, zatem podstawowa ich część czekała na przejęcie i zagospodarowanie, zmniejszając możliwy do osiągnięcia poziom produkcji rolnej. Tymczasem przedłużający się proces prywatyzacji rodził poważne problemy społeczne związane z podkopaniem egzystencji znacznej części pracowników byłych gospodarstw państwowych. Problemy stwarzała konieczna racjonalizacja struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, która w warunkach polskich oznaczała powiększenie przeciętnej wielkości gospodarstw. Ekonomiści rolni dowodzili, że niezbędne jest utworzenie
400-600 tysięcy nowoczesnych gospodarstw chłopskich o przeciętnym obszarze ponad 30 hektarów jako siły napędowej polskiego rolnictwa. Tymczasem w 2005 roku liczba gospodarstw o obszarze ponad 30 hektarów wynosiła tylko 53 tysiące, więc zaledwie 10% liczby postulowanej. Na przeszkodzie zmian strukturalnych stanęła niska dochodowość gospodarstw w znacznym stopniu związana z otwarciem naszego słabego rynku na konkurencję dotowanych produktów państw Unii Europejskiej. Przemiany w strukturze obszarowej utrudniała także sytuacja na rynku pracy. Wysokie bezrobocie w miastach spowodowało zatrzymanie migracji ze wsi, a także utratę pracy przez chłopów robotników. Nastąpiło zwiększenie groźnego dla całej gospodarki bezrobocia utajonego w rolnictwie. Natomiast czynnikiem stymulującym zmiany w strukturze obszarowej stał się zrównoważony rynek. Ułatwiony został dostęp bogatszych rolników do środków produkcji i możliwe stało się kształtowanie technik produkcji, a bogacenie się niektórych warstw społecznych w mieście i na wsi umożliwiło im nieskrępowany zakup ziemi. W konsekwencji lata transformacji ustrojowej przyniosły wzrost odsetka największych gospodarstw indywidualnych z 0,3% do 1% w 2004 roku. Według Anny Szemberg w rolnictwie ścierały się dwie tendencje: do rozdrabniania i koncentracji. Pierwsza była następstwem rosnącego bezrobocia, zaś druga konsekwencją powiększenia gospodarstw istniejących, a rzadziej nowo powstałych na gruntach wcześniej należących do państwa. Koncentracja stanowiła podstawę przekształcenia części gospodarstw chłopskich w firmy typu kapitalistycznego. Sumując, w 2004 roku przemiany w strukturze obszarowej gospodarstw chłopskich niezbędne dla powiększenia i racjonalizowania produkcji rolnej ciągle znajdowały się w stadium początkowym. Wymagały one różnokierunkowych działań w sferze finansowania, rozwoju usług i handlu na wsi, umocnienia samorządu wiejskiego oraz dostosowania produkcji przemysłowej do nowych potrzeb produkcyjnych rolnictwa i przetwórstwa płodów rolnych. Niezbędne były także rozstrzygnięcia o charakterze politycznym co do przyszłego kształtu polskiego rolnictwa. Dodać należy, że pomyślność restrukturyzacji rolnictwa zależała nie tylko od właściwej polityki gospodarczej polskiego rządu, ale także warunków zewnętrznych, głównie związanych z realizacją wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, w tych dwóch tomach, ale nie tylko, pokazujemy różne trwałe i zmienne cechy struktury na przykład polskiego rolnictwa i tego, co się działo na wsi. Jednym z wniosków, które wyciągamy, śledząc nawet dłuższą historię polskiego rolnictwa niż tylko 100 lat, jest ta, że zawsze tam występowała taka spolaryzowana struktura agrarna, pewna taka dwubiegunowość. Z jednej strony mnóstwo tych drobnych gospodarstw, i to było przed okresem uwłaszczeniowym, po okresie międzywojennym, w czasie PRL-u i teraz również. No i mieliśmy różne tam na górze większe gospodarstwa. I teraz kolejny speaker, prelegent powie nam o tym, co się dzieje na tej górze, gdzie istnieją te duże farmy, czy duże gospodarstwa. No nie na darmo tutaj pan Tomasz Dziebkowski jest prezesem Top Farms. Bardzo proszę pana prezesa. Proszę Państwa, referat prowadzający miał przywilej 25 minut. Pozostałe referaty jest prośba, żeby nie przekroczyć 20 minut. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Postaram się, chociaż nie wiem, jak 25 lat opowiedzieć w tak krótkim czasie, ale zrobię wszystko. Przede wszystkim witam państwa serdecznie i bardzo dziękuję, pani profesor, za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogę w takim gronie zacnym opowiedzieć naszą historię, trochę naszej historii, wycinki naszej historii, gospodarstwa, które zaczęło być tworzone właśnie na początku lat 90. Reprezentuję, jestem prezesem grupy Top Farms, ale również jestem prezesem grupy Spearhead International, która ma siedzibę w Anglii i łącznie gospodarujemy w Europie w 5 krajach na 90 tysięcy hektarów, ale cała historia grupy Spearhead rozpoczęła się właśnie w Polsce i zaczątkiem budowy całej grupy europejskiej był właśnie Top Farms z siedzibą w Poznaniu i pierwsze gospodarstwo po byłym PGR-ze w siedlisku koło Nowej Soli na Ciężkich Madach nad Odrą. A więc no jestem rolnikiem o mentalności przedsiębiorcy rolnego. Nazywam się tak, żeby uniknąć
narracji deprecjonującej i dlatego nie nazywam się chłopem. Chociaż wydaje mi się, że wielu, i zawsze to powtarzam, rolników, którzy gospodarują w Świętokrzyskim, Małopolsce, czy w tych terenach właśnie na wschód od Wisły, co można było zauważyć na mapach, którzy gospodarują na średniej wielkości gospodarstwie 4-5 hektarów ciągle, w Polsce średnio jest 10, to są po prostu tak samo nasi koledzy. Jednak chyba wolimy, żeby nas nazywać rolnikami albo przedsiębiorcami rolnymi, ale to jest pewnie zupełnie inna dyskusja. Proszę Państwa, zobaczę, czy działa ten. Świetnie. To już jest. Jest jakaś oś czasu i o tych osiach i kierunkach i wektorach troszkę było w innym aspekcie socjologicznym przede wszystkim dzisiaj mowy. Ja bardzo krótko chcę przejść ten okres lat 90. i wczesnych 2000, żeby jak najwięcej powiedzieć Państwu o tym, gdzie my jesteśmy teraz. Skąd przychodzimy? Tutaj tyle analiz już było różnych i na pewno jeszcze będzie wiele dyskusji. Natomiast gdzie jesteśmy i dokąd idziemy, to też chyba może być dla Państwa ciekawe. Więc zaczęliśmy w tym 89. wszyscy z wielkimi nadziejami, jak wszyscy pamiętamy, entuzjazmem. Różnie odnosiliśmy się do różnych wizji i programów. Z dzisiejszej perspektywy na pewno możemy to inaczej oceniać. Wtedy, przynajmniej ja będąc młodym człowiekiem, główne uczucie, które miałem w sobie, to był entuzjazm i taka wielka chęć zmiany, prawda, i budowy od zera, czegokolwiek człowiek się wtedy nie chwycił, jak to się mówi, to się udawało. Taki był ten czas i taki był olbrzymi potencjał, prawda? Olbrzymi potencjał, który tkwił w Polsce, w polskiej gospodarce drzemiącej, chociaż gospodarce bez kapitału i to w rolnictwie było bardzo mocno odczuwalne, prawda? To brak kapitału był zabójczy dla nas. Państwo było słabe i państwo było biedne. W związku z tym trudno było jakąś pewnie wizję bardziej realistyczną wypracować. Były określone plany i wizje, które budowały się w ciągu pierwszych rządów. Pewnie na kilka osobnych referatów trzeba było tutaj odbyć i w tym szacownym gronie w ogóle nie śmiem spróbować nawet ocenić tych pierwszych reform w naszym kraju. Natomiast fakty były takie, że w szczytowych momentach gospodarka nasza szczyciła się kilkusetprocentową inflacją. To było zabójcze dla całego systemu, zamrożony był kurs wymiany walut, a więc państwo, które było słabe i biedne, czerpało wszelkimi garściami, nakładając na nas również 400-procentowy podatek dochodowy z tej naszej rodzącej się przedsiębiorczości i w taki sposób się jak gdyby finansowało, prawda? Musieliśmy to przejść, to przejście do gospodarki rynkowej było bardzo bolesne, ale jeśli chodzi o gospodarkę rolną, szczególnie bolesne, dlatego że zaangażowanie ilości kapitału pracującego w rolnictwie jest bardzo wysokie i rolnictwo jest również dziedziną bardzo kapitałochłonną, prawda? Czyli przy braku dopływu finansowania, taniego finansowania, albo rynkowego przynajmniej, prawda, na poziomie normalnych, stuprocentowych, wynoszących kilka procent, produkcja rolna była absolutnie zagrożona co do swojej sensu bytu, tak? Bez przepływu gotówkowego nie można nic w rolnictwie zrobić. Zatory, olbrzymie zatory płatnicze, prawda, w zasadzie handel barterowy, tym się wtedy ta gospodarka charakteryzowała. I w tym czasie, o czym wspomniał pan profesor wcześniej, tworzyła się Agencja Nieruchomości Rolnych najpierw w 1993 roku przejęła 4 miliony hektarów gospodarstw byłych PGR-ów, szczególnie na tych obszarach północy zachodu i południowego zachodu Polski, północnego zachodu, prawda, ten Rogal, który też na mapie demograficznej pani profesor występuje. Tak wyglądała mapa wtedy PGR-ów i trzeba było ten majątek zagospodarować, rozdzielić i spowodować, że on zacznie pracować. Ale znowu wracamy do sytuacji, o której mówiliśmy wcześniej, brak kapitału. Kto miał to zrobić? Prywatyzacja tak, ale kim, prawda, i czym? Oczywiście może w przeciwieństwie do innych dziedzin gospodarki, rolnictwem kapitał zagraniczny, który był wtedy jedynym źródłem kapitału dla nas, niezbyt się interesował. I pewnie wyjątkiem, szczerze mówiąc, na pewno wtedy, w tych czasach, pierwszą firmą, która ten kapitał zagraniczny sprowadziła do Polski, był chyba Top Farm. To jest zupełnie opowieść na
osobna, jak ten Topfrans się rodził, dużo takich prywatnych historii, natomiast udało nam się, szczególnie we wschodniej Anglii z dwoma innymi kolegami, zebrać najpierw 100 inwestorów brytyjskich, dzierżawców, właścicieli ziemskich, żeby zainwestowali w spółkę inwestycyjną, która z kolei będzie inwestować w Europie Centralnej i zaczynaliśmy od Polski. Ale zanim jeszcze do tej historii dojdę, to proszę Państwa, w tych latach 92-95, kiedy nastąpiła komercjalizacja państwowych gospodarstw rolnych, zostało zlikwidowanych prawie 1700 PGR-ów. To jest 500 000 pracowników i to jest rzesza 2 000 000 ludzi w ogóle dotkniętych bezpośrednio tą wielką restrukturyzacją, to brzmi dosyć dyplomatycznie tutaj. To był wielki, wielki cios, wielki wstrząs. Wszyscy zapatrzeni w politykę i rozwój miast, prawda? Nie wszyscy może widzieliśmy, co się naprawdę, jakie dramaty działy się na wsi. Nie było takiego echa medialnego wtedy, jak to pewnie byłoby dzisiaj w takim przypadku. Czyli całe te lata 90. to jest cały czas intensywne ubożenie wsi. Cały czas brak dopływu kapitału, przestarzały sprzęt, dekapitalizacja majątku i w takiej sytuacji pierwsi dzierżawcy, a propos pojęcia dzierżawcy, ono też w międzyczasie nabyło wiele konotacji pejoratywnych, czyli tej narracji deprecjonującej. Ulubiłem sobie to wyrażenie. Chociaż też lubię nostalgiczną. Ja już jestem w takim wieku, że o tych czasach teraz mówię raczej w narracji właśnie nostalgicznej chyba. Więc cały czas te trudności w zdobyciu kapitału i brak generacji, ponieważ kumulacja kapitału również była na bardzo niskim poziomie. Przy niskich zyskach i bardzo niskich przepływach gotówkowych było bardzo trudno skumulować kapitał na dalsze inwestycje. A więc państwo szukało cały czas inwestorów do swoich gospodarstw, do byłych PGR-ów. No i właśnie w roku najpierw w 95 w Lubuskim, a już największa polska prywatyzacja to sierpień 99 i przejęcie kombinatu rolnego Głubczyce w roku 99, tak, w sierpniu dokładnie, duże wydarzenie w branży rolnej, to była największa prywatyzacja wtedy, zresztą najlepszych takich polskich ziem, to było tak jeden z wzorowych kombinatów. I rozpoczął się dla nas, jako dla firmy, już taki czas bardzo intensywnych inwestycji, dużo większych wyzwań. Muszę przy okazji powiedzieć, że to gospodarstwo pierwsze, siedlisko, ono do roku 99 nie przynosiło zysków. Tam zainwestowaliśmy olbrzymie pieniądze w odnowienie, w restrukturyzację tego gospodarstwa, ale to cały czas było bardzo trudne. Dopiero nabycie skali, powiększenie skali inwestycji pozwoliło nam rozpocząć jakiś marsz rozwojowy, jeśli chodzi również o zyski. Więc zaczęła się wielka przygoda w tym roku, podpisanie umowy. Bardzo dziękuję panu. Podpisanie umowy, która wtedy opiewała na bardzo wysokie, nam się wydawało, bo rzeczywiście były gwarancje zatrudnienia i gwarancje inwestycyjne. Myśmy 3 lata gwarantowali gwarancją socjalną to, że nie będziemy zwalniać ludzi. Były bardzo silne związki zawodowe. Było tam 1200 prawie pracowników, dzisiaj dla porównania podam jest około 300. I myśmy gwarantowali, że ich wszystkich utrzymamy, to było olbrzymie obciążenie. I również gwarantowaliśmy określony poziom inwestycji. I to wszystko się udało bez zwolnienia żadnego pracownika w taki sposób właśnie bez przyczyny, że tak powiem, również po tych 3 latach. Udało nam się przekształcić to przedsiębiorstwo, sprawnie funkcjonujący mechanizm o wysokiej wydajności, efektywności i to jest rzeczywiście opowieść na osobne zupełnie, na osobną prezentację, jak to nam się udało, ile błędów popełniliśmy, ale rzeczywiście co nam się udało, czyli jak byliśmy w stanie zgrać inwestycje z zapotrzebowaniem rynku, jak mogliśmy sfinansować te inwestycje, a pamiętam w roku 2000 finansując największą wtedy w Europie przechowalnię ziemniaka na 24 tysiące ton dla przemysłu frytkowego i chipsowego, pożyczaliśmy pieniądze w bankach na 27%. To było bardzo ryzykowne. No ale byliśmy młodzi wtedy jeszcze. A więc to jest rzeczywiście duża historia wielu ludzi,
licząc pokolenie biznesowe, a propos sukcesji w biznesie dziesiątkami lat, to w tej chwili wchodzi czwarte pokolenie naszych menedżerów do współpracy z nami. Także cały czas praca z ludźmi, wszystko oparte na tej pasji ludzi, których... Bo co my mogliśmy zrobić, proszę Państwa, a propos pasji? No mając załogę, która nam kompletnie nie dowierzała, prawda? Która nie wiedziała, co się stanie, a myśmy musieli bardzo dużo tam zmienić. I musieliśmy ich przekonać do naszych pomysłów, czyli wyzwolenie pasji i motywacji u załogi było absolutnie naczelnym zadaniem. Ale żeby to zrobić, to trzeba było przekonać ich do naszych wizji, do naszych pomysłów, do tego, że damy radę. W pierwszym roku, gdzie nigdy po wojnie tam nie było ziemniaka, myśmy zasadzili 450 hektarów ziemniaka zupełnie natychmiast, po wejściu. To było wyzwanie nieprzeciętne. Nikt nie dowierzał nam wiele rzeczy. Ale dzięki właśnie tym ludziom, oni są, może nie wszyscy zdają sprawę, bo nie dzięki nam, tym, którzy przyszli z zewnątrz, dzięki nim, którzy tam byli i dzięki temu, że oni podjęli to wyzwanie tworzenia tego z nami, to przedsięwzięcie mogło się udać. Także ja myślę, że to był klucz. A później już wszystko było dużo łatwiejsze, bo systemy zarządcze, organizacja matriksowa, produktowa, technologie, innowacje, które do dzisiaj oczywiście nam towarzyszą, no to już później jest dużo łatwiejsze, jeśli cała drużyna wie, w jakim kierunku zmierza. Więc tych zdjęć może historycznych już dosyć, to niektóre nasze piękne pola. I to jest czas właśnie tych inwestycji, ja myślę, że to jest zdjęcie właśnie tej budowy, tej przechowalni ziemniaczanej. 11 września, pamiętam, 2000 roku, myśmy tam wchodzili z pierwszym transportem ziemniaka, zaczynając budowę wiosną, to też było takie bardzo wielkie wyzwanie. Natomiast piszę tu o różnych nowe krowy, to znaczy to na przykład, że musimy przestawić całą produkcję zwierzęcą, zmienić rasę bydła wręcz, całą genetykę, to też było wyzwanie. A to właśnie jest wykres, gdzie był WIBOR 3-miesięczny w latach, kiedy myśmy zaczynali i później cały czas no, cierpieliśmy na wysokie stopy procentowe, a w tym samym czasie na niskie ceny płodów rolnych cały czas. Ten rynek jeszcze, eksport z Polski do 2024 roku, zanim nie wyszliśmy do Unii, nie był intensywny, dlatego że no, rynki europejskie były dla nas zamknięte, były cła importowe po drugiej stronie, a myśmy musieli wtedy no, produkować pszenicę właśnie po 400 zł. No i mamy następne lata, te tuż przed wejściem do Unii Europejskiej, już po restrukturyzacji tych 12 zakładów na 4 regiony, dzisiaj mamy 2, prawda, zmiana struktury, działów. Co chciałem jeszcze powiedzieć, że musieliśmy zmienić tak mentalność, stworzyć ten element właśnie motywacji, rozbudzić pasję, ale do tego musieliśmy też zmienić język, musieliśmy zmienić wiele pojęć, musieliśmy wprowadzić budżet, pojęcie budżetu w ogóle i co to naprawdę znaczy, ile pracy kosztuje stworzenie budżetu na ten rok, który jest precyzyjny, prawda, a nie taki, no zależy czy popada, czy nie. W związku z tym te wszystkie elementy były bardzo, bardzo ważne. Zmiana całej kultury organizacyjnej, tak olbrzymiej organizacji, prawda, i ukierunkowanie jej na patrzenie na zysk jako nie coś bardzo złego. Dobry jest zysk, to jest może nie cel, ale środek, prawda, na zwiększenie efektywności, do tego mierzenie wszystkiego, co robimy cały czas i tak dalej, i tak dalej. To jest raczej no, opowieść taka finansowa, prawda, i ekonomiczna na osobne spotkanie. Natomiast rzeczywiście po wejściu do Unii otworzyły się rynki, polepszyły się ceny, trzeba to wyraźnie powiedzieć, mogliśmy więcej inwestować i zaczął się pewien złoty okres dla nas. My byliśmy już wtedy przygotowani, bo ten wysiłek inwestycyjny poszedł do roku 2004 jako grupa, a wtedy już mieliśmy w Polsce 25 tysięcy hektarów, bo w międzyczasie, już nie chciałem być taki dokładny, przejęliśmy również Agros Farmy i Młyny. Po tym jak Francuzi przejęli Agros z giełdy, prawda, to pozbywali się przedsiębiorstw rolnych w Wielkopolsce z kolei. I tak zakręciło się wielkie koło, bo już też nie chcę może zbytnio mówić o historii jeszcze dalszej, była mowa o Turwi, tutaj gospodarzymy w Turwi na ziemiach generała Chłopowskiego. Zresztą zrobię dygresję jednak taką. Generał Chłopowski po kampanii napoleońskiej osiadł w Turwi i zaczął swoją nowoczesną gospodarkę rolną i między innymi szkolił się w Koledżu Holkam i w gospodarstwie dużym ziemskim w Norfolk w Anglii, w Holkam. A
przyjaciel, z którym między innymi tworzyliśmy Top Farm wtedy w tych latach, koło Holokam mieszka bardzo blisko. I to jak później przyjęliśmy Turew i od nowa uczyłem się o tym, co już na żywo, o tym, co generał Chłopowski tam robił. Zresztą częściowo do tego wrócę, bo proszę Państwa, z pewnego punktu widzenia nic się nie zmieniło. My musimy do tych źródeł wracać. To, co oni wtedy robili, my musimy robić to samo. I taki jest jeden z moich wniosków. W każdym razie, to są takie troszkę anegdotyczne opowiadania, ale muszę przyznać, że ten etos ziemiaństwa wielkopolskiego, ja jestem wielkopolaninem i poznaniakiem, i ten etos właśnie ziemiaństwa polskiego, o tym może dzisiaj było mniej mowy, no bardzo mnie wychował, prawda? Podejście do patriotyzmu i podejście do ziemi i łączenia tych właśnie gospodarki rolnej z tym elementem patriotycznym, to było takie charakterystyczne dla Wielkopolski, ale to też jest zupełnie osobny temat. Ale to bardzo kształtowało nas w Wielkopolsce i mnie osobiście, muszę powiedzieć. I tu jest ta narracja taka trochę nostalgiczna teraz. Ale dalej wracamy na ziemię i proszę Państwa, już nam się ta historia później nie układała tak dobrze, dlatego że agencja i ministerstwo postanowiło jednak no, troszkę zmniejszyć tą siłę dzierżawców wtedy, mimo że były prawne umowy zawarte na 30 lat i zmieniło zasady gry w ciągu jej trwania, zmuszając nas do oddania 30% prawda, użytków w zamian za możliwość rozmów czy negocjacji dzierżawnych po jej zakończeniu. Oczywiście to było zupełnie do przyjęcia. To likwidowało nam, przestawiało do góry nogami przedsiębiorstwo, także nie mogliśmy tego przyjąć. Ale to jest fakt. No i to nas bardzo, bardzo było dla nas bolesnym ciosem, tak? Te propozycje wyłączeń, tak jak już powiedziałem, były nie do przyjęcia, więc nie będę ich opisywał, ale zaczęło się też potem, jak myśmy, taki dziwny zbieg okoliczności, jak myśmy nie przyjęli tej propozycji, to dziwnym trafem zaczęto nas w sposób terrorystyczny, kryminalny atakować. I to są wycinki z prasy wtedy. Przeżyliśmy bardzo trudne chwile, duże pożary, sabotaż, ale trzeba było to przetrwać. I proszę Państwa, w tym czasie rozwinęliśmy współpracę z wieloma podmiotami w Polsce. Wymieniam naszych strategicznych partnerów. Zawsze Grupa Azoty i dużo innowacji z nimi, wielu, wielu innych, ale też jestem zaszczycony móc na tej liście umieścić Polską Akademię Nauk i właśnie z panią profesor Moniką Stanny ostatnio na konferencji jubileuszowej w Głuczycach podpisaliśmy takie porozumienie o współpracy w ramach Akademii Top Farm. Jestem z tego bardzo, bardzo dumny i myślę, że dużo dobra z tego będzie, a rozmawiamy również z innymi uczelniami, między innymi z panem profesorem Pocztą tutaj z Uniwersytetu Poznańskiego, z którym też mamy wspólne plany. To połączenie, a dzisiaj było widać, proszę Państwa, że to połączenie nauki z praktyką jest dosyć luźne i odległe. Ja myślę, że my robimy w tym kierunku, mam nadzieję, że zrobimy duży krok, żeby przybliżyć się nawzajem i czerpać wzajemnie ze swoich doświadczeń i wiedzy. Ale chciałbym naprawdę zwrócić uwagę na to, co jest dzisiaj i w którym kierunku idziemy. Jednak zajęło mi za dużo ta przeszłość. Nie da się uniknąć, ale chciałem Państwu powiedzieć, że rolą dzisiaj... Poproszę o 5. Dobrze. Bo jesteśmy dużym gospodarstwem. Tak jest. Bardzo. I te hektary, ja nie mogę tak jeszcze 2. Za ten ścisły związek z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Dziękuję bardzo. Czyli już są korzyści. Proszę Państwa, i teraz najważniejsza rzecz, którą rzeczywiście chciałem powiedzieć, chociaż tytuł był historyczny, ale chciałem powiedzieć, że stoją przed nami, rolnikami wszystkimi, nie tylko wielkoobszarowymi, bardzo duże wyzwania związane w tym, w jakim kierunku idzie przemysł. Jego konsolidacja, wymogi co do transparentności produkcji i to wszystko, co jest związane z jakością i produkcją na wysokim poziomie. To jest absolutnie bardzo ważne. A mamy starzejącą się wieś, to wiemy na pewno, to jest nie do cofnięcia. Mamy brak sukcesji na wsi. Kto to będzie robił? A wieś produkuje żywność bezwzględnie. To jest bardzo ważne. Bezpieczeństwo żywności nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa ilościowego, ale również jakościowego. To czytanie tych przez naszą młodzież, prawda, zawartości w produkcie już tych wszystkich składników, to o tym świadczy. A musimy wrócić do źródeł, żeby nie trzeba było czytać, co tam jest. I to jest to, na czym to nowoczesne rolnictwo musi polegać. Musimy budować nowe modele biznesowe w rolnictwie. Musimy stosować wszystkie nasze doświadczenia związane z zarządzaniem całą sferą ekosystemu, w którym my żyjemy. I to nie tylko jest adres do gospodarstw pojedynczych, indywidualnych, różnej wielkości, ale do gospodarstw
dużych w takim aspekcie, żeby oni widzieli sens współpracy z gospodarami mniejszymi. I tutaj mamy całą koncepcję na to, wynikającą z naszych doświadczeń, przemyśleń i tego, co dotychczas zrobiliśmy, a mianowicie model symbiotyczny, tak go nazwaliśmy, w oparciu o zintegrowane zarządzanie produkcją biologiczną. A więc powrót do biologizacji. Proszę Państwa, a propos rewolucji, mówiliśmy o industrialnej erze, postindustrialnej. W rolnictwie była rewolucja industrialna, tak oczywiście, tak jak na całym świecie. Była chemiczna między wojną, była genetyczna po wojnie. One wszystkie oczywiście trwają, jak gdyby one się rozwijają. Ale teraz jesteśmy na etapie rewolucji digitalizacyjnej, cyfrowej i biologicznej. Biologizacja, bez tego nie jesteśmy w stanie zaadresować aspektu jakości żywności, bo rolnik produkuje coś, czego nikt nie produkuje, co wymaga tak wielkiego zaufania między tym, kto to produkuje i sprzedaje odbiorcą. Nie ma większego elementu zaufania, niż jak ja komuś przekazuję coś do zjedzenia, to, co on musi przyjąć do swojego organizmu, proszę zauważyć. Samochód, no jak się zepsuje, mogę go kopnąć i wyrzucić i być zły na sprzedającego, ale mogę sobie narobić dużo szkody, jak zjem coś niedobrego. Ja już nie mówię, co Ewa wyrobiła kiedyś, no i do teraz cierpimy. Więc w związku z tym to element zaufania dopiero zaczyna budowę solidarności na wsi. Czyli my musimy mieć zaufanie do produktu, a później możemy mieć zaufanie do siebie nawzajem w ekosystemie rolnym i dopiero wtedy możemy tworzyć skuteczne spółdzielnie, bo są przykłady skutecznych spółdzielni, związków producenckich, cała Francja też między innymi i tak dalej. Ale musi być zaufanie wynikające z tego, że my mamy pewien standard produkcji. I ta biologizacja jest tutaj niezbędna. Ja dalej mówiłbym normalnie, gdybym miał więcej czasu, o podstawach zasad rolnictwa biologicznego. To jest zupełnie osobny temat na całą dzienną konferencję, ale to jest powrót do korzeni, do organicznych substancji, do ograniczenia środków chemicznych i nawozów. To nie jest wprost rolnictwo ekologiczne, to jest rolnictwo biologiczne. Dopuszcza możliwość zastosowania określonej chemii w określonym czasie. Mamy gotowy model i naprawdę już kończę. Ten symbiotyczny, o którym mówię, który jest oparty na właśnie roli gospodarstwa wiodącego, gdzie w tej przestrzeni łańcucha dostaw pracujemy i z gospodarstwem mniejszym, i z dużym odbiorcą, jakim jest na przykład, nie wiem, wielka przetwórnia chipsów, prawda? I wspólnie produkujemy wolumen, w tym wypadku ziemniaka, razem z gospodarstwem wiodącym i tymi mniejszymi, żeby zaopatrzyć ten przemysł, który się w międzyczasie skonsolidował. Czyli my musimy sobie nawzajem pomóc. Bez tej solidarności producenckiej będziemy dalej rozbici. I to jest moje w zasadzie podsumowanie, czyli musimy zwrócić do wartości produktu, musimy wrócić do certyfikacji w związku z tym. Musimy to certyfikować. Pracujemy nad tym również w innych gremiach. Czyli musimy przywrócić zaufanie w związku z tym do sensu tej produkcji na wsi i w związku z tym zaufanie do żywności. I mamy na to model gotowy, jak to można zrobić na wsi. Robimy to już, współpracujemy z gospodarami zewnętrznymi i chcemy ten model symbiotyczny, zintegrowanej produkcji biologicznej propagować bardzo w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to było znakomite wystąpienie łączące sprawy przemian strukturalnych, perspektywy historycznej, postępu naukowego, no i właśnie tych funkcjonowania naprawdę dużych, nowoczesnych gospodarstw. Dziękuję bardzo. To było świetne połączenie praktyki i nauki. Ja myślę, że w pewnym stopniu tutaj pani doktor, pani dyrektor Małgorzata Stoltman, która pełni funkcję dyrektora Departamentu Analiz i Sprawozdawczości Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tak się składa, że ta bardzo ważna instytucja, nie tylko regulująca wiele rzeczy, ale również wspierająca przekształcenia w rolnictwie, obchodzi 25-lecie. Pani dyrektor, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Muszę niestety sobie założyć okulary, bo będę trochę czytać. Przede wszystkim chciałam podziękować pani profesor Monice Stanny za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. To jest naprawdę ogromne wyróżnienie dla naszej instytucji,
która działa na terenie obszarów wiejskich, na terenie Polski od 25 lat. Szanowni Państwo, faktycznie w tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obchodzi swój srebrny jubileusz, 25-lecie istnienia. I myślę, że to jest bardzo dobra też okazja, żeby trochę o tej instytucji powiedzieć też, jaką ona rolę odgrywała i odgrywa i mamy nadzieję, że będzie odgrywać dalej, jeżeli chodzi o przemiany, jakie zachodzą w polskim rolnictwie, jakie zachodzą w polskich gospodarstwach rolnych, ale również jakie przemiany zachodziły i zachodzą na obszarach wiejskich. Agencja tak naprawdę jest pierwszą, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest pierwszą instytucją po transformacji ustrojowej, czyli po 1989 roku, za pomocą której kompleksowo wspierany jest rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich i rybactwa. Powstaliśmy tak naprawdę jako ostatnia chyba agencja, bo pierwszą tą agencją była Agencja Rynku Rolnego, jak dobrze pamiętam, chyba to był 1991, później albo 92, już tak mi się trochę myli, bo to tyle lat, a też byłam bardzo młodą wtedy osobą. Następnie Agencja Nieruchomości Rolnej i na końcu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I ta historia nasza to jest nie tylko zapis tych 25 lat działalności państwowej instytucji, rządowej instytucji, jej roli, zmieniających się zadań i struktury. W dziejach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa możemy powiedzieć dzisiaj, że jak w soczewce skupia się obraz przemian modernizacyjnych i cywilizacyjnych, jakie na przestrzeni tych lat zaszły w rolnictwie i na terenach wiejskich. Polska wieś przede wszystkim stała się nowoczesna i przyjazna do życia, a nasze rolnictwo jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki i podstawą również eksportu. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została utworzona w 1994 roku, dokładnie 19 stycznia 1994 roku na mocy ustawy z grudnia 1993 i myślę, że też warto troszeczkę tej historii powiedzieć, bo została ona utworzona, to co dzisiaj już było mówione, w okresie bardzo trudnym dla Polski, dla polskiego rolnictwa, mianowicie po zmianach ustrojowych, zarówno politycznych, ale również tych gospodarczych po 1989 roku, wprowadzeniem zasad gospodarki rynkowej w sposób, który w zasadniczy sposób zmienił warunki gospodarowania w rolnictwie. Przede wszystkim odejście od centralnego ustalania cen, likwidacja rozbudowanego w poprzednim okresie również systemu pewnych preferencji, dotacji, wysokie stopy oprocentowania kredytów, wzrost cen na niektóre środki produkcji, trudności ze zbytem produktów i tak dalej. To wszystko spowodowało też pewne niezadowolenie. I jak przypomnimy sobie, bo wielu z nas pamięta ten czas, to były też, to tutaj mój szanowny przedmówca o tym też mówił, że to były bardzo trudny okres właśnie dla polskiego rolnictwa i nie tylko dla tych gospodarstw, które zostały przejęte przez dzierżawców po byłych państwowych gospodarstwach rolnych, ale również, a może też głównie dla rolników indywidualnych. Bo jesteśmy tym krajem, czy tym krajem, po byłym układzie postkomunistycznym, którym może dobrze się stało, że za czasach PRL-u w Polsce była tak duża grupa gospodarstw indywidualnych, gospodarstw rodzinnych, że nie zostało polskie rolnictwo po II wojnie światowej przekształcone zupełnie w kołchozy, w państwowe gospodarstwa rolne, tak jak to się stało w innych państwach w ówczesnym systemie politycznym, a jednak przetrwała bardzo duża gospodarstw indywidualnych, rodzinnych. One faktycznie odegrały po 1989 roku ogromną rolę w tych przemianach i myślę, że dużo łatwiej było nam, polskim rolnikom, wejść właśnie w te przemiany, które zaszły po 1989 roku. W tej sytuacji, w jakiej znalazło się polskie rolnictwo, stało się
bardzo pilny, aby wprowadzić system rozwiązań systemowych, które z jednej strony oferowałyby rolnikom tańsze kredyty, bo wielu rolników, tak jak tutaj przedmówca też mówił, popadło w różne pułapki kredytowe. I istniejąca od 1992 roku instytucja przy Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, mianowicie Fundusz Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, nie był właściwie w stanie podołać tym zadaniom. I ówczesny minister rolnictwa podjął decyzję o utworzeniu właśnie na bazie tego funduszu nowej instytucji wzorowanej na francuskiej agencji publicznej do spraw poprawy struktur rolniczych, wyspecjalizowanej agendy rządowej posiadającej osobowość prawną. I tak jak już wspomniałam, 29 grudnia 1993 roku Sejm uchwalił ustawę o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i niecały miesiąc później zaczęła tworzyć się nowa instytucja na arenie publicznej, jeżeli chodzi o pomoc polskim rolnikom i mieszkańcom wsi. Na tej osi widać tak naprawdę, jakie zadania były realizowane przez te 25 lat przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Te pierwsze lata, czyli rok 1994 i następne lata, byliśmy przede wszystkim instytucją, która pomagała rolnikom, ale również i mieszkańcom wsi, również różnym instytucjom działającym wokół rolnictwa, przede wszystkim w ramach budżetu krajowego. Ale to też był okres, w którym intensywnie nasza instytucja przygotowywała się do obsługi środków najpierw przedakcesyjnych, a później po 1 maja 2004 roku również obsługą funduszy strukturalnych z wspólnej polityki rolnej. Na tej osi widać też, jakie programy były realizowane. To były programy nie tylko związane z płatnościami bezpośrednimi, mechanizmy rynkowe, ale były również przede wszystkim mechanizmy związane czy przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich. Było sporo tych programów. Były również to programy, które miały na celu wspierać rozwój polskiego rybołówstwa i na ten cel również środki pochodzą głównie z funduszy unijnych. Króciutko o tych zrealizowanych płatnościach, bo faktycznie na przestrzeni tych 25 lat wypłaciliśmy ogromną ilość środków finansowych. Na jakimś spotkaniu jedna z pań powiedziała, że chciałaby taką kwotę mieć, 330 miliardów złotych. Wszystkie pieniądze by wydała. Myślę, że za życia było jej by trudno wydać. Myślę, że jeszcze dla pokoleń by wystarczyło tych pieniędzy. Więc można sobie wyobrazić, jak ogromne te środki finansowe popłynęły na polską wieś i na obszary wiejskie. I większość tych środków to jest właśnie już po wejściu do Unii Europejskiej, bo ponad 96%. Zaczęłam właśnie o tym pierwszym okresie, o tej pomocy krajowej, bo ona faktycznie w tych latach 1994, głównie w tych latach 1994-2004 do 1 maja 2004 roku, czyli do wejścia do Unii Europejskiej, była tak naprawdę głównym instrumentem pomocy dla polskiego rolnictwa. 54 linie kredytowe. Linie kredytowe, również w tym linie branżowe, kierowane nie tylko na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa, ale również na poprawę warunków życia na wsi, również na dywersyfikację źródeł dochodów, na rozwój pozarolniczej działalności, na mikroprzedsiębiorstwa. W tym okresie istnienia agencji dofinansowaliśmy do tych kredytów preferencyjnych do blisko ponad 17 miliardów złotych. To jest ogromna kwota, która popłynęła w tym obszarze.
Jeżeli chodzi też o ten pierwszy okres funkcjonowania agencji, to tutaj też bardzo ważną rolę odegrały środki finansowe, które pochodziły z Banku Światowego. Nieliczni może z Państwa pamiętają taki program aktywizacji obszarów wiejskich. Tam było kilka komponentów, między innymi związanych też z infrastrukturą. Te pierwsza telefonizacja, pierwsze wodociągi, pierwsza kanalizacja na obszarach wiejskich, ale również komponenty związane z właśnie rozwojem pozarolniczych funkcji, tego wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, o którym w tej chwili tak dużo mówimy, to były środki finansowe, które pochodziły z Banku Światowego i środki, które były dystrybuowane właśnie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Następny bardzo ważny krok w naszej historii, nazywamy go takim pierwszym krokiem w kierunku Unii Europejskiej, to jest program przedakcesyjny SAPARD. Tak naprawdę już od 2000 roku Agencja Restrukturyzacji przygotowywała się do wdrażania tego programu. Najpierw to zaczynało się od budowania struktur terenowych. Ja przypomnę Państwu, że pierwsza struktura agencji to tak naprawdę była tylko centrala, która mieściła się najpierw przy Ministerstwie Rolnictwa. To było około 100 pracowników. A ten dynamiczny rozwój nastąpił dopiero właśnie w 2000 roku, kiedy zaczęliśmy się przygotowywać jako państwo już stowarzyszone z Unią Europejską do wejścia do struktur unijnych, objęcia też polskiego rolnictwa mechanizmami wspólnej polityki rolnej i do programu SAPARD, który miał być takim pilotażem, można powiedzieć też, sprawdzenia naszych umiejętności Polski i polskich rolników na wdrożenie następnie instrumentów wspólnotowych. To był taki pierwszy sprawdzian dla naszych rolników, ale też dla nas, dla urzędników, jak poradzimy sobie z przyszłymi instrumentami finansowymi i z bardzo dużym strumieniem finansowym, który będzie płynął do nas po wejściu do Unii Europejskiej. Pomimo, że to było tylko 4,5 miliarda złotych, które wydatkowaliśmy w 100%, przy obecnych środkach finansowych, które dystrybuujemy, chociażby w obecnej perspektywie finansowej, tylko w samym programie rozwoju obszarów wiejskich, gdzie jest blisko 60 miliardów złotych, to proszę Państwa, to nie jest duża kwota, ale SAPARD spełnił bardzo ważną, istotną rolę. Przede wszystkim był takim wyzwaniem dla Agencji Restrukturyzacji, która miała w przyszłości zostać tą agencją płatniczą dla środków unijnych, bo po raz pierwszy zdarzyliśmy się z pewnymi procedurami, przepisami, takimi słowami jak akredytacja, audyt, które były nieznane w owym czasie w Polsce, a jako agencja płatnicza musieliśmy te kryteria spełniać. To było dla urzędników, dla nas. Ale też bardzo ważną rolę SAPARD odegrał dla rolników. Ja już doskonale ten czas pamiętam, bo pracowałam w Agencji Restrukturyzacji, jak rolnicy bardzo nieufnie podchodzili do programu SAPARD, a później również w początkowym okresie do środków unijnych. Nie wierzyli, że można coś dostać, przyjdą i zabiorą. To jest to, co tutaj wielokrotnie padało na tej sali podczas dzisiejszej konferencji, że rolnik jest przyzwyczajony do swojej własności. Że rolnik, chłop, jak tu wielokrotnie padało to słowo, jest przywiązany do swojej ziemi. Że to, co mu się daje, nie wierzy, że to ktoś mu kiedyś nie przyjdzie i nie zabierze. Ale to jest również historia nasza. To jest również historia polskiego rolnictwa, może właśnie na przestrzeni tych 100 lat, że polskim rolnikom często zabierano. I tak było również z SAPARD-em. I SAPARD pokazał, że można z tych środków korzystać, że tych środków nikt nie zabiera rolnikowi. To było bardzo ważne, żeby zmienić przede wszystkim podejście, mentalność, nastawienie
również do później wspólnej polityki rolnej. Nowy rozdział w dziejach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to jest po 1 maja 2004 roku, czyli po wejściu do Unii Europejskiej. I tutaj znowu było ogromne wyzwanie dla naszej instytucji, również dla naszych pracowników, urzędników, kiedy trzeba było też przekonać najpierw rolników, żeby zagłosowali do wejścia do Unii Europejskiej. To też było nasze zadanie, żeby rolnicy poszli, zagłosowali. I sama też pamiętam, że nie było to łatwe zadanie. Że na spotkaniach z rolnikami, bezpośrednio z rolnikami na wsiach potrafili mówić, co pani nam opowiada, kto nam co da. Będzie tylko gorzej, a było coraz lepiej i jest coraz lepiej. Tutaj mam kilka takich slajdów już z wykorzystania tych środków unijnych. Pierwszy taki bardzo istotny instrument wsparcia, który funkcjonuje od 2004 roku, bardzo ważny dla naszych producentów rolnych, dla naszych rolników, posiadaczy gospodarstw rolnych, użytkowników gospodarstw rolnych. To są płatności bezpośrednie. To jest mechanizm, który funkcjonuje od 15 lat, gdzie najwięcej tych środków zostało wypłaconych, bo można powiedzieć, że na te 330 miliardów złotych, które popłynęły na polską wieś, to połowa z tego, czy nawet trochę więcej, są to płatności bezpośrednie. I też jest różna opinia na temat systemu wsparcia bezpośredniego. Czy ten mechanizm to jest uzasadniony ekonomicznie, czy on nie jest uzasadniony, czy rolnicy go dobrze, te środki wydatkują, czy je, można powiedzieć kolokwialnie, przejadają. Ja mam tutaj badania, na razie wstępne, ale badania Polska Wieś i Rolnictwa 2019 roku, a więc bardzo aktualne informacje, na co te środki, które pozyskują nasi rolnicy, dostają w ramach płatności bezpośrednich, na co przeznaczają. I w większości widać na tym wykresie, że to są środki finansowe zainwestowane w gospodarstwo rolne. Że są przede wszystkim przeznaczane na zakup środków obrotowych, nawozy, środki ochrony roślin, paliwo do produkcji rolnej, czyli na rozwój gospodarstwa, na bezpośrednią produkcję, ale również na inwestowanie w budynki gospodarcze, remont, czyli na inwestycje długoterminowe. Jakie mamy efekty wsparcia udzielonego przez agencję? Sobie to pogrupowaliśmy w takie cztery grupy, bo tych efektów wsparcia udzielonego przez agencję na przestrzeni tych 25 lat mamy cztery grupy. Są przede wszystkim gospodarcze, to o wymiarze ekonomicznym, które mają na celu poprawę dochodów rolników, poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa, również wzrost eksportu, przetwórstwa rolno-spożywczego, ale mają również ten wymiar środowiskowy. I ten wymiar środowiskowy jest też bardzo mocno akcentowany w tych instrumentach finansowych, które są wypłacane przez naszą instytucję na rzecz rolników i mieszkańców wsi. We wspólnej polityce rolnej ten element środowiskowy on odgrywa bardzo istotną rolę. Blisko 50% środków finansowych ze wspólnej polityki rolnej idzie tak naprawdę na właśnie wsparcie środowiska, klimatu, programy rolno-środowiskowe, rolnictwo ekologiczne, zalesienia, również na ułatwianie rolnikom gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach. Ale również ma ten aspekt społeczny i to, że polska wieś się zmieniła i stała się tak atrakcyjnym miejscem pracy, miejscem życia i pracy i że jest powrót na wieś w ostatnich, można powiedzieć, na przestrzeni tych 25 lat, bo jest powrót na wieś, to oznacza, że wieś niczym nie różni się od miasta. I też trochę własnych przykładów, że faktycznie to, co dzisiaj było powiedziane, że pochodzenie chłopskie kiedyś wstydziliśmy się. I jak powiedziała dzisiaj pani doktor
Fedysza Kradziejowska. Nas ponad 70% społeczeństwa pochodzi ze wsi. Kiedyś wstydziliśmy się niektórzy z nas, że mamy chłopskie pochodzenie. Dzisiaj jesteśmy dumni, że pochodzimy ze wsi. A gospodarstwa rolne czy mieszkańcy wsi, rolnicy, ich rodziny w niczym nie różnią się od tych z miasta. Pięknie powiedział to również prezydent Rzeczpospolitej na naszej gali, pan Andrzej Duda, w piątek, że przyjeżdżają rolnicy na Agroligę, na inne konkursy organizowane przez prezydenta i to są dobrze wykształceni rolnicy, to są piękne kobiety, pięknie ubrane, przystojni mężczyźni. To świadczy o tej polskiej wsi. To nie są już, tak jak powiedziałam, chłopi, ale to są już przedsiębiorcy, producenci, tak jak my ich nazywamy, nasi beneficjenci. Trochę jeszcze tych statystycznych informacji. Dobrze, dziękuję. Mianowicie wsparcie na rozwój obszarów wiejskich. Te środki finansowe, które my wypłaciliśmy, tutaj chyba się nie pokazały nam cyfry, mamy inne oprogramowanie, ale jest ogólna liczba. Ponad 115 miliardów złotych zostało wypłacone na właśnie poprawę, na rozwój obszarów wiejskich, w tym najwięcej na rozwój tych ekosystemów, na poprawę środowiska, ale również bardzo duża kwota na rozwój gospodarstw rolnych, na inwestycje, na modernizację. Była dzisiaj mowa o ciągnikach, też muszę o tym powiedzieć. Ponad 500 000 ciągników, maszyn, urządzeń zostało zakupionych. To też świadczy, że to nasze rolnictwo jest bardzo nowoczesne, że to nie są już te przysłowiowe pługi konne, tylko to są bardzo dobrze zmechanizowane, nowoczesne gospodarstwa. Efekty wsparcia przedsiębiorczości to jest tworzenie tych nowych miejsc pracy. Ponad 62 tysiące miejsc pracy, a łącznie z pomocą krajową, którą wcześniej też wypłacaliśmy, to jest 84 tysiące. To są również utworzone zakłady przetwórcze bądź zmodernizowane ponad 3 tysiące. To daje też nam, że od 2004 roku sześciokrotnie wzrósł eksport polskich produktów żywnościowych. Ochrona ekosystemów. To jest następna pomoc finansowa, gdzie najwięcej tych środków, 37 miliardów złotych, ale z tego ponad 50% zostało właśnie wypłacone dla tych rolników, którzy gospodarują na tych trudnych warunkach. Zmiany pokoleniowe. Wieś się zmienia, mamy coraz młodszych rolników. Można powiedzieć, że w tej chwili według Eurostatu co piąty rolnik w Polsce jest w wieku poniżej 40 lat. Mamy jednych z najmłodszych rolników w Unii Europejskiej. Pomoc, która płynie z funduszy unijnych, to jest również na rozwój terytorialny, z którego korzystają tutaj nie rolnicy, może pośrednio korzystają z infrastruktury zarówno społecznej, jak i technicznej, ale to są środki, które są dystrybuowane przez samorządy, zarówno wojewódzkie, jak i niższego szczebla. I tu są efekty rzeczowe. Ile udało się na przestrzeni tych 25 lat wybudować sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ile zmodernizowano bądź wybudowano nowych dróg. I może na koniec kilka zdań, jeżeli chodzi o podsumowanie, że te środki zarówno unijne, jak i krajowe, które dystrybuowane są przez naszą instytucję, mają na celu wspieranie przede wszystkim ekonomicznych przemian polskiej wsi, ale tak naprawdę mają na celu wspieranie przemian kompleksowo, zrównoważonej przemiany. Mianowicie również te aspekty środowiskowe, te społeczne i te kulturowe. Co mogę jeszcze na koniec powiedzieć? No, jesteśmy przede dniu też przygotowań do nowej perspektywy finansowej. Życzymy sobie, życzymy też naszym beneficjentom, naszym rolnikom, żeby tych środków finansowych było jak najwięcej, żebyśmy mogli nadal wspierać polskie rolnictwo. I to, co też dzisiaj było mówione, że polska wieś jest nie tylko miejscem, może jest najważniejszym miejscem, jest miejscem produkcji żywności,
ale jest też miejscem do, przede wszystkim miejscem do mieszkania, ale również jest miejscem do, dla celów turystycznych, rekreacyjnych, społecznych, kulturowych. I takiej Polski sobie życzmy na przyszłe lata. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, te dwa wystąpienia przybliżyły nas do takich rozważań akademickich, do takiej rzeczywistości, która towarzyszy wsi, rozwojowi rolnictwa, ale bardzo by mi się podobało, że tu wystąpił taki element wspólny dla i tych publikacji, i prezentacji, że ewolucję wsi i rolnictwa nałożono na oś czasu. To znaczy widzieliśmy, jak te elementy, jakie były etapy, jakie były przełomowe momenty w tej historii. Proszę Państwa, na koniec taki mocny akcent, powiedziałbym, akademicki. Tutaj pan profesor Andrzej Czyżewski, znany nam wszystkim, zaprzyjaźniony z nami. Współautorem referatu jest pan Łukasz Kryszak, to trzeba docenić, ale wygłosi go na naszą prośbę tutaj pan profesor Andrzej Czyżewski, który kojarzy mi się przez wiele lat i nadal się kojarzy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, ale teraz zasilił kadrę Uniwersytetu w Zielonej Górze. Jest członkiem naszej Rady Naukowej, co sobie bardzo cenimy. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję wszystkim socjologom, kulturoznawcom i tych wszystkim, którzy mnie czegoś dzisiaj nauczyli, bo po prostu zmądrzałem trochę. Natomiast, Jurku, pan doktorant Łukasz Kryszak, zapomniałeś powiedzieć, jest laureatem pierwszej nagrody na IRWiR-u, naszego instytutu, za pracę magisterską i ma, w każdym bądź razie prosił, żebym to powiedział, ma dwóch wdzięczności. W związku z tym pozwólmy mu także to, co zrobił, a zrobił taką weryfikację empiryczną kwestii wiejskiej, pozwólmy mu, tak proszę cię, także ten dług spłacić, bo to jest ważna sprawa. Poza tym może zasilić kadrę naszego, bo jest finalizującym doktorantem. Teraz tak, a jego szefowa tu siedzi na sali. Proszę Państwa, moje wystąpienie, czy nasze wystąpienie będzie zupełnie inne, bo ono będzie teoretyczne, to pewnie może niektórych znudzi, z przypadkiem tej kwestii wiejskiej jako empirią, jako weryfikacją. Ja zacznę z, jak to się mówi, z armaty. Ale myślę, że nie będę strzelał do komara. Otóż tak, ja chcę dzisiaj publicznie powiedzieć na zakończenie, albo może powiedzieć na podsumowanie swojej 50-letniej pracy naukowej, że doszedłem do przekonania, iż poza dwoma takimi prawami ekonomicznymi, uniwersalnymi, które bym się podpisał, że istnieją, funkcjonują, prawo podaży i popytu w gospodarce rynkowej, prawo malejących przychodów z ziemi, jest trzecie prawo. Mianowicie prawo dysparytetu ekonomiczno-społecznego rolnictwa i obszarów wiejskich. I to, będę udowadniał, nie jest przypadłość, którą trzeba leczyć. To jest prawo, z którym trzeba walczyć, żeby to zmienić. I teraz powiem dlaczego. No może to nie walczyć, w każdym bądź razie wspierać jego zmianę, dobrą zmianę, w dobrym słowa tego znaczenia, chociaż może niewłaściwie użyte w terminie. No, w każdym bądź razie pierwsza przesłanka dla takiego postawienia sprawy to jest takie, że środowisko mnie dwukrotnie wybierało, środowisko naszych ekonomistów rolnych, na członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów i tam byłem
dyskryminowany, czy jestem dyskryminowany, bowiem wypowiadam się w pracach ekonomiczno-rolniczych, a niektórzy luminarze ekonomii od czynnika kapitału i pracy mówią, że to wszystko preteoretyczne, że to są tylko szczególne przypadki, że to są, powiedzmy sobie, no, nie nadaje się to do teorii ekonomicznych. I trochę mam żal do niektórych kolegów, bo nie do wszystkich oczywiście, którzy zgłaszają te swoje prace, bo oczywiście ekonomia rolna to jest ta część dyscypliny ekonomii i finansów dzisiaj, kiedyś ekonomii, która jest bardzo teoretyczna. Ja chcę tylko, zanim zacznę to, co chciałem dzisiaj powiedzieć i udowodnić, to chcę zaznaczyć, że owszem, tu na sali siedzą rynkowcy, liberałowie. I to przecież jest ekonomia głównego nurtu, neoklasyczna. To można się tutaj podłączyć pod monetaryzm, szkołę realnego cyklu koniunkturalnego, nową ekonomię klasyczną. Trzeba umieścić te swoje badania w tym, jak się jest tym rynkowcem. A jak się jest keynesistą, jak się widzi potrzebę interwencji, bo tutaj w gruncie rzeczy mieliśmy cały czas mowę w ostatnich referatach o interwencji, o wsparciu, to przecież jest ekonomia neokeynesistowska. Albo nawet można to i postkeynesizm zastosować. A jak ktoś sprytny i bardziej biegły, to i na syntezę neoklasyczną i SLM, Investation Saving Liquidity Money. I będzie miał model. Tylko trzeba to, co się chce pokazywać przez różne instytuty, czy różne, prawda, osoby, które badają studia przypadków, to trzeba sobie zadać trup i to wmontować. Dalej, tutaj do Jurka, bo Jurek to umie robić, ale to jest nowa ekonomia instytucjonalna. Ekonomia instytucjonalna zaczynająca się od Commonsa, potem nowa ekonomia instytucjonalna. To jest ekonomia wzbogacająca główny nurt. Siedzi pan profesor, mój wykładowca, piękny Kaliński, piękny przykład szkoły historycznej. Nowa historia gospodarcza. Także można to osadzić. Wreszcie szkoła ewolucyjna. A jak już ktoś bardzo odważny i bardzo chce, to może być i neomarksowski model. Nie marksistowski mówię, neomarksowski. No. I tego się nie robi niestety w wystarczającym stopniu. Druga przesłanka. To znaczy chciałbym, żeby to zostało wykorzystane w tym sensie, żeby jednak te przypadki, które państwo pokazujecie, żeby je osadzać właśnie w tych treściach. Drugi przykład. Proszę państwa. Mija 40 lat, a dzisiaj dobry dzień akurat na to, co powiem, jak w 1979 roku Theodor Schultz między innymi za swoją pracę Transforming Traditional Agriculture, czyli transformacja tradycyjnego rolnictwa, napisaną w 64 roku, czyli 55 lat temu, jako pierwszy dostał Nobla za w gruncie rzeczy kwestię agrarną, którą jakoś wymodelował. On ją modelował właśnie w powiedzmy sobie, w połączeniu ekonomii, nowej ekonomii klasycznej z neokeynesizmem. Chociaż tego tak nie formułował. Ja sięgnąłem do tej pracy. Byli inni. Wcześniej oczywiście przed wojną Grabski, Czajanow, o tym nie powiem. Po wojnie Mieszczankowski, Lewandowski,
No ale nie wspomnę o, że nie wspomnę o Wilkinie 1876. Kandydat ciągle do Nobla, ciągle kandydat. Kwestia agrarna, ja się na niej w zasadzie mnie zainspirował. Nie znałem wtedy jeszcze Jurka, ale podręcznik mi kazali pisać w Uniwersytecie Ekonomicznym. Ja mówię, dobrze, ja napiszę właśnie z ekonomii rolnej. No i musiałem oczywiście postudiować sobie trochę. No potem pan profesor Zegar, do którego odniosłem się w Ostatnim Ekonomiście, w tym całym dyskursie o kwestii agrarnej. No i w końcu ja, też może mnie tam gdzieś kiedyś zauważą, bo to zawsze się na emeryturze te noble daje. No więc też. Czyli jest to przesłanka, że trzeba wierzyć w podstawy teoretyczne tego, co wykonujemy, co pracujemy. No i trzecia rzecz to jest już ta merytoryczna, co chcę państwu pokazać na paru przykładach. Udowodnić to prawo, co wcześniej powiedziałem. No, to oczywiście musiało zgasnąć, tu jest dobrze. Kwestia agrarna jako problem uniwersalny. Otóż osobliwość czynnika ziemi i trwałe bariery. Są trzy bariery w rozwoju rolnictwa. Bariera popytowa, popytu na żywność, bariera dochodowa i bariera przemian strukturalnych. I pogodzenie, rozwiązanie równocześnie tych trzech barier jest w zasadzie niemożliwe. Otóż chcę pokazać, że kwestia agrarna wpadła w taki serwomechanizm, czyli samonakręcający się mechanizm prowadzenia do przepaści. Do tego, że rolnictwo i obszary wiejskie będą niezrównoważone, będą w ciągłym dysparytecie. Bo jak to się dzieje? Postęp techniczny, postęp nowości i jakości, jakości typu i jakości wykonania rodzi się poza rolnictwem. On przychodzi na wieś, w innowacjach, w tym, co tutaj trzeba, prawda, w inwestycjach. Producenci produkują. Rolnicy, chłopi, wielcy przedsiębiorcy. Przecież w Rosji dzisiaj, która w tej chwili się dynamicznie bardzo rozwija w zakresie rolnictwa, to są setki tysięcy hektarów gospodarstwa rolne. Nie mówiąc o tak zwanym przymierzu rosyjsko-białorusko-ukraińskim, które ma bardzo duży problem z którym się spotykamy w Unii z wielkim problemem, ale inna sprawa. No i produkują, bo jest postęp. Wydajność pracy poza rolnictwem rośnie, bo postęp jest taki. Rolnictwo próbuje nadążyć. Oczywiście zamożniejsi, najbogatsi mają tutaj inicjatywę. Produkują, ale w gospodarce rynkowej, jak więcej naprodukują, a jest bariera popytu, to ceny spadają. No to oni znowu inwestują, znowu modernizują. I znowu im spadają. I znowu jest coraz mniej. Im więcej sobie ręce urabiają, tym ten kierat technologiczny, a Bazylii Junior Czyżewski to udowodnił w swojej pracy profesorskiej, tym on bardziej działa. Wpadają w taki kierat i dochodzi do czego?
że za ten wzrost, za ten postęp płaci przede wszystkim dobrostan, środowisko, bo na razie dobra publiczne są słabo wyceniane, jeżeli w ogóle wyceniane. Retencja słaba, wyjałowienie gruntów, nikt nie zwraca uwagi na koszty, powiedzmy sobie, eutrofizacji wody. No bo dochodzą normy, prawda, emisji metanu czy CO2. Przecież im się bardziej industrializuje, im większe są zasoby, tym bardziej płaci za to środowisko. Dzisiaj była mowa o tym, że karmić nas to jest wielka sprawa. No jasne, ale nasze zdrowie zależy od tegoż dobrostanu, a ona jest dobrem publicznym. I teraz jest problem wyceny tych dóbr publicznych. I teraz jest problem dostosowania środowiskowego. I teraz jest problem tegoż, prawda, ponawiania się tych kolejnych sekwencji i kolejnych etapów tego kieratu technologicznego i kosztów z tym związanych. No i dzisiaj dochodzi do tego, że mówią nam, zmień się dietę. Mniej mięsa, więcej roślin, prawda? Bo to i dobrostanu środowiska mniej szkodzi i tak dalej, i tak dalej. Mówi się o różnych zanieczyszczeniach. Mówi się o czym? No właśnie, przejdę do tego problemu. Przepraszam, parę minut, zdaje się, Łukaszowi mieć. No dobrze, to już zaraz wpuszczam kost. Problem jest taki. Kwestia agrarna czy wiejska, czy to są zjawiska komplementarne czy substytucyjne? W moim przekonaniu, a to jest do dyskusji, postęp powoduje, że ten obszar dla kwestii agrarnej, tego mechanizmu, prawda, który wykańcza, powiedzmy sobie, naszą efektywność społeczną ze względu na niszczenie dobrostanu środowiska i wcale nie osiąganie parytetu dochodów, się kurczy. Mój mistrz, pan profesor Woś, kiedyś powiedział, rolnictwo się kurczy, ale nie słabnie. Kwestia agrarna się kurczy, ale się wzmacnia, bo dochodzi jako zjawisko, powiedzmy sobie, rozstrzygnijmy to sami, komplementarne czy substytucyjne, dochodzi kwestia wiejska. I teraz Łukasz szybko powiedz. To pod spodem to jest waga. Dziękuję bardzo za możliwość wystąpienia. Profesor mówił, że długo, ale dla mnie to przede wszystkim przyjemność, że mogę tutaj być i przed takim zacnym gronem wystąpić, co też jest źródłem pewnego zakłopotania dla mnie. Ale postaram się syntetycznie te problemy, o których profesor Czyżewski mówił, postaram się w sposób taki, jak to profesor mówi, objawowy państwu pokazać, gdyż tak jak profesor Wilkin napisał w tej pozycji, którą profesor Czyżewski cytował, że kwestia agrarna to jest problem nienadążania rolnictwa za procesami rozwoju w innych sektorach gospodarki, tak uważamy, że kwestia wiejska to jest problem nienadążania wsi za rozwojem miast, szczególnie w kontekście nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Ja już nie będę tutaj wchodził w te kwestie takie bardzo teoretyczne, bo tutaj myślę, że profesor Czyżewski to już wystarczająco objaśnił. Natomiast ja chciałbym się skupić na tym, jak tą kwestię wiejską próbujemy rozumieć, jak próbujemy ją egzemplifikować i kilka takich ilustracji
kilka danych chcemy Państwu pokazać. A na końcu chciałem zaproponować kilka takich obszarów, które mi osobiście wydawały się szczególnie istotne dla rozwiązania tej kwestii wiejskiej, czyli dla sprawienia, aby obszary wiejskie stały się bardziej atrakcyjnym miejscem do życia dla młodych osób, bo to też jako jeszcze dosyć młodej osobie dla mnie ta problematyka jest szczególnie istotna. Jeżeli mówimy o kwestii wiejskiej, trudno abstrahować się zupełnie od kwestii dochodowej. Jak widzimy, tutaj mamy dane dotyczące dochodów rozporządzalnych na osobę w gospodarstwach wiejskich i miejskich. Te dochody na wsi są oczywiście cały czas niższe, chociaż w ostatnich latach ten dysparytet został w pewnym sensie zmniejszony. To jest, nie ma co ukrywać, w dużej mierze efekt programu 500+, który oczywiście jest transferowany do wszystkich rodzin, ale dlatego, że wiejskie gospodarstwa domowe mają po prostu więcej przeciętnie dzieci, no to ta luka w ostatnich latach została w dużej mierze ograniczona, chociaż ona w takich wartościach bezwzględnych wciąż występuje, bo jak sobie popatrzymy ten 2006 i 2017 rok, to wartość w złotych tej różnicy jest w zasadzie nawet trochę większa, chociaż oczywiście procentowy przyrost dochodów na wsi był w tym okresie szybszy. Na wsi mamy też wciąż wyższy poziom ubóstwa i to nie tylko tego skrajnego ubóstwa, które jest w tej tabeli na dole, ale także tego ubóstwa relatywnego, które wydaje mi się, że no chociażby też ze względu na teorię ekonomiczną, która mówi nam, że bardziej nas boli ubóstwo relatywne, bo bardziej porównujemy się do innych grup społecznych niż do tego, co mieliśmy wczoraj, to w tym sensie to ubóstwo relatywne, które wciąż wynosi 20%, ono wciąż jest na wsi dosyć dokuczliwe. I to też jak rozmawiam z wieloma osobami na wsi, to jest jakby to, na co oni zwracają uwagę. Mniej mówią o tym, jak im się poprawiło przez te 15 lat, co jest oczywiście faktem. Bardziej mówią, no tak, ale w Poznaniu to macie cały czas lepiej. A więc to dlatego wydaje mi się to tutaj istotnym zjawiskiem. Tu jeżeli chodzi o to ubóstwo skrajne, ono oczywiście też w tym okresie spadało. Tutaj w 2017 roku mamy to przyspieszenie, które jest właśnie skutkiem też tych programów socjalnych. Natomiast wydaje mi się też istotne, że ubóstwo to wiejskie, ono ma nie tylko ten wymiar gospodarstw domowych, ale także to jest coś, co bym nazwał ubóstwem samorządowym, czyli taka luka dochodowa między dochodami gmin wiejskich, które są położone wokół dużych miast i tych gmin wiejskich, które są położone z dala od dużych miast. To jest taki kluczowy chyba problem dotyczący właśnie obszarów wiejskich, że wieś wsi nierówna. Mamy pod Poznaniem, pod Warszawą tak samo wsie bardzo bogate i widzimy, że na przykład w województwie wielkopolskim czy mazowieckim, w tych powiatach poznańskim i warszawskim zachodnim, dochody na mieszkańca w tych gminach wiejskich tutaj wokół tych metropolii są o ponad 1000 zł wyższe niż te dochody w tych gminach wiejskich poza tymi metropoliami. To jest około 20%. I to jest właśnie to zjawisko, o którym też była mowa, tego burżuazyjnienia, tak? Czyli że mamy te wsie pod miastem, które w zasadzie są dzisiaj, no, nie pełnią takich funkcji tradycyjnie wiejskich. Natomiast z drugiej strony też trzeba zaznaczyć, że na wsi mamy niższe dochody czy wyższy poziom ubóstwa, ale w wielu innych aspektach, które wyrażają poziom życia, mamy sytuację w zasadzie lepszą. I to nie tylko odnośnie takich czynników jak hałas czy zadowolenie z terenów zielonych, bo tutaj byśmy się spodziewali, że na wsi to będzie lepiej wyglądało, ale to, co mnie nawet osobiście zaskoczyło, to były te dane dotyczące zaufania, czyli tego kapitału społecznego, który często mierzymy właśnie przez pryzmat zaufania. Okazuje się, że zarówno zaufanie do sąsiadów, jak i do nieznajomych, a także tego tutaj już nie ująłem, do władz lokalnych, na wsi jest wyraźnie większe niż w mieście, co też zadaje kłam takiej czasem się pojawiającym gdzieś tezom, że na wsi to ludzie są bardzo nieufni i niechętni do współpracy. Na wsi rzeczywiście ludzie są mniej zainteresowani polityką, co pokazuje na przykład uczestnictwo w wyborach, natomiast są bardzo zainteresowani własną wspólnotą. Teraz przechodząc do kilku takich zagrożeń, to mieliśmy też tutaj w poprzednich referatach, już zmierzam w kierunku końca, myślę, że 3 minutki. Mieliśmy też tutaj prezentowane dane dotyczące salda migracji, że ono na wsi jest dodatnie od już około 20 lat. Rzeczywiście, natomiast kiedy też spojrzymy na jeszcze bardziej szczegółowe dane, to badania na przykład profesora Rossnera pokazują, że
To saldo dodatnie wynika głównie z tego, że młode osoby, które wyjeżdżają z tych wsi, tradycyjnych wsi, do dużych miast na studia, one zostają tam jeszcze kilka lat po studiach, po czym uzyskują zdolność kredytową, no i dochodzi do kupna mieszkania, no ale nie mają, twierdzą, znaczy to jest oczywiście fakt, że mieszkania w dużych miastach są drogie, więc kupują mieszkania w miejscowościach podmiejskich. No i w tym sensie potem mamy to dodatnie saldo migracyjne, jest też w pewnym sensie napędzane właśnie tym przejściem z tej wsi, tej takiej prowincjonalnej, do tej wsi podmiejskiej. Tak, no i teraz naszym zdaniem, żeby utrzymać żywotność obszarów wiejskich, czyli w sumie, żeby tę kwestię wiejską rozwiązywać, potrzebne są działania szczególnie w obszarze edukacji oraz rynku pracy, no i też wykorzystania tych zmian w postawach ludności, szczególnie tych zmian w kierunku lokalizmu i takiej proekologicznej orientacji. Tutaj jeszcze tylko kilka takich danych, jeżeli chodzi o tą edukację. Często słyszymy, co jest oczywiście prawdą, że na wsi mamy niższy poziom wykształcenia. Natomiast wydaje mi się, że dużym problemem z punktu widzenia młodych rodzin szczególnie jest to, że jest niższa jakość edukacji w szkołach podstawowych na wsiach. Tutaj widzimy wyniki z egzaminów gimnazjalnych czy ósmoklasisty, szczególnie jeżeli chodzi o język angielski. To jest 15 punktów procentowych różnicy w średnich wynikach, jakie osiągają uczniowie na wsi i w mieście. Ja wiem z rozmów z nauczycielami na wsi, że często angielskiego uczy po prostu ten, komu brakuje godzin w innych, po prostu do pensum, więc dlatego idzie uczyć angielskiego. Raz słyszałem lekcję angielskiego, gdzie była prowadzona przez nauczyciela, który no nie za bardzo znał język angielski, więc to niestety się na wsiach zdarza i to potem powoduje też te wyniki. No i druga sprawa, która wydaje nam się kluczowa, to jest dostępność do rynku pracy. Po 90 roku dominował w Polsce ten model bardziej polaryzacyjno-dyfuzyjny rozwoju gospodarczego, który spowodował, że w Warszawie i w kilku największych miastach jest skoncentrowana praca, natomiast na wsi i w mniejszych ośrodkach mamy duży problem z dostępnością do miejsc pracy. Do tego ubywało linii kolejowych, też wiele lokalnych połączeń zostało zlikwidowanych. To teraz oczywiście ma być zmieniane. Myślę, że w perspektywie kilku lat będzie można ocenić skuteczność tych działań. To jest, wydaje mi się, kluczowe, właśnie aby rozwój kraju był bardziej zrównoważony. I przechodząc już do ostatniego elementu, to, o czym mówiłem poprzednio, to były bardziej zagrożenia, czyli ta niższa jakość edukacji i słabiej rozwinięty rynek pracy. Natomiast jest też na pewno jedna ogromna szansa, którą jest ta szeroko tutaj rozumiana idea lokalizmu. To znaczy ludzie dzisiaj zwracają się w kierunku konsumpcji lokalnej i to już nie tylko tak, jak to było jeszcze kilka lat temu, dlatego że to jest po prostu dla nich osobiście lepsze czy zdrowsze, ale także dlatego, że to bardziej służy obszarom wiejskim. To znaczy coraz częściej konsumenci deklarują, że decydują się na produkty lokalne, bo to służy społeczności, a oni chcą w tym też mieć swój udział. Dlatego podsumowując, wydaje się nam, że kwestia agrarna, ona wciąż występuje, jest w coraz większym stopniu substytuowana kwestią wiejską. Natomiast, tak jak profesor Czerzewski mówił, to zjawisko kwestii agrarnej zupełnie nie zanika. Ta kwestia wiejska gdzieś współwystępuje. I teraz kluczowy jest bardziej zrównoważony model rozwoju gospodarczego, który mógłby uczynić bardziej atrakcyjnymi do życia te wsie, które są tymi wsiami w takim tym tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Czyli nie mówimy o tych wsiach wokół dużych miast, ale tych wsiach bardziej prowincjonalnych. W sumie ten bardziej zrównoważony rozwój, który na przykład niemiecki pokazuje, że jeszcze jest możliwy, gdzie wielkie firmy są często zlokalizowane w kilkutysięcznych miastach. On pokazuje, że to w sumie w dłuższym okresie służy całemu społeczeństwu. I to tak syntetycznie myślę, że... Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Łukaszu, zapewniam, że przed Panem jest poważna i ciekawa kariera naukowa, bo ma Pan, widzę, do tego znakomite predyspozycje. Proszę Państwa, ja nie będę podsumowywał tej sesji, bo to zrobi Pani Profesor Halamska. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zgodziły się wygłosić dzisiaj referaty. Słuchałem tych wszystkich referatów z wielkim zainteresowaniem. Naprawdę wielu rzeczy się nauczyłem. Jestem Państwu bardzo wdzięczny, a myślę, że my wszyscy. I
za taką dzielną wytrwałość, to zdaje się pani dyrektor zaprosi na przerwę kawową. Tak, dziękuję bardzo państwu. Dyskusję będziemy mieli, którą poprowadzi pan profesor Wilkin. Po jeszcze czwartej sesji, teraz zapraszam na 10-minutową przerwę kawową.